Gliniane naczynia robiono i wypalano na Kaszubach już od dawna, a pochodziły one z rodzinnych warsztatów ceramicznych. Na przełomie XIX i XX wieku na tym terenie istniały trzy duże ośrodki garncarskie – Kościerzyna, Kartuzy oraz Chmielno, zaliczane do najstarszych ośrodków na Pomorzu. Wyroby garncarskie to dawniej ceramika użytkowa, a więc dwojaki, dzbany, dzieże, garnki, donice do ucierania tabaki i misy. Historia chmieleńskiej ceramiki neclów zaczyna się w roku 1897, kiedy do Chmielna sprowadził się jej pierwszy twórca, Franciszek Necel. Ceramikę tej rodziny wyróżniają różnorodność form, kolorystyka i charakterystyczna ornamentyka. Do podstawowych motywów należą bukiet bzu, mały i duży tulipan, gwiazda kaszubska, rybia łuska, wianek kaszubski i lilia. Od 1936 roku wyroby są sygnowane godłem, bukietem bzu na rybiej łusce. Historia rodziny Neclów w Chmielnie trwa nieprzerwanie od ponad 100 lat. Wyroby garncarskie pochodzące z ich pracowni prezentowane są na ekspozycji poświęconej współczesnej sztuce ludowej Kaszub w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie.